Hola compañeros, me nombre Mateo i zapraszam do ostatniego odcinka serii Warlords Battle Cry 3 omówienie raz. 17 odcinek, mamy wszystkie 16 raz za nami. Troszeczkę nasze oceny prawdopodobnie się w międzyczasie pozmieniały i w tym odcinku będziemy definitywnie je sobie oceniać na nowej mapie, na której są wszystkie budynki i jednostki porobione na mapie. Zobaczycie za chwilkę, jak to wygląda i będziemy sobie wymieniali, powiedzmy tak, trzy najbardziej grywalne jednostki ze wszystkich tutaj, które są. Będziemy je później sobie wystawiali, będziemy tłumaczyli, dlaczego te trzy na przykład są lepsze od pozostałych wszystkich, nie? Będzie gitara. Także, jak możecie zauważyć, bądź też nie, generalnie to dosyć jest chaotycznie, ale w miarę czytelnie to jest ustawione. Powiedzmy, że to, co jest na samej górze, to, co teraz widzicie, leśne elfy i orkowie, są na pierwszym miejscu, bo ja osobiście nie dałem żadnej rasie dziesiątki, ale powiedzmy, że jakieś trzeba dać. No, moim zdaniem te dwie rasy, wraz ze mną się tutaj pan Artur zgadza, że pod względem skuteczności, no te dwie rasy są po prostu najbliżej doskonałości. Są najmniej, powiedzmy, błędne. Są prawie bezbłędne, o. Są dobre, po prostu najlepsze rasy ze wszystkich, moim zdaniem, leśne elfy, orkowie. Za chwilę będziemy omawiali dlaczego. Niżej widzimy tutaj dziewiąteczkę, czyli wysokie elfy, istoty lasu. Dlaczego? Później się pojawi. Później wyjaśnimy. Później mamy bardzo dużo ras. Tak naprawdę to wszystko można by jeszcze omawiać pierdyliard lat, ale postanowiliśmy jednak, się tutaj pan Artur akurat twierdzi, że barbarzyńcy powinni być wyżej, że powinni być na równi z wysokimi i z istotami lasu. Ja się z tym nie zgadzam, ale później będziemy się kłócić. Także dałem na równi barbarzyńców z nieumarłymi, mrocznych... Znaczy akurat całą resztę to akurat Artur dał na równi. Ja uważam na przykład, że... No tak patrzę na to wszystko, że tak szczerze to okej, okay, mogę się z tym zgodzić, bo to wszystko takie bardzo mieszane uczucia co do tego wszystkiego mam, więc to jest załóżmy ósemka, prawda? 8 punktów mają te wszystkie rasy, 7 punktów mają tutaj mroczne elfy, są aż dopiero w tym miejscu, bo no bo mroczne elfy, po prostu różnica pomiędzy wysokimi a leśnymi elfami, no mroczne elfy odstają dosyć bardziej, więc no są jeszcze w miarę okej, okay, ale moim zdaniem są mniej grywalne od tych ras właśnie, które są wyżej. Ja tak osobiście uważam. No i rycerze oczywiście moja ulubiona rasa, ale daliśmy ją tutaj, no bo faktycznie jest, nie jest to jakoś mega skuteczne. Więc tutaj to sobie daliśmy. Rój, krasnoludy i pod spodem mamy Imperium i na samym dnie są Władcy Zarazy. Dlaczego? To później sobie wyjaśnimy. To, co jest na samym dole po prawej stronie wrogu, do tego dojdziemy na sam jużki koniec, bo tam są już takie multiplayerowe bardziej taktyki. Także, poczynając od leśnych elfów. Panie Arturze, może najpierw zacznijmy od twojego zdania. Dlaczego twoim zdaniem leśne elfy są na pierwszym miejscu? Co one takiego mają fajnego? No, moim zdaniem, w sensie leśne elfy ogólnie rzecz ujmując, jak ocenialiśmy raz, dałem im dziewiątkę, ponieważ miały słaby early game, ale potem odkryliśmy właśnie, w sensie potem wymyśliłem, ale zacząłem grać taktyką pod konie, która sprawiła, że early game też już mają dobry i to świadczy, i teraz tak, mają dobry early game, mają mida zrobionego tym, że właśnie konie w midzie też się bardzo dobrze sprawują. To daje nam prawo, to daje nam, że tak to powiem, możliwość do przeżycia dalej, żeby móc dojść do duszków razem z buffami za łucznictwa, które po prostu orają wszystko. No i jeżeli do tego dojdziemy, to jest ogólnie już raczej nasz win. Dodatkowo druidzi, którzy mid game nam też pomagają bardzo mocno, ponieważ mają wyzwanie piorunów, które czyści bardzo mocno przeciwnika armię. Praktycznie, jeżeli chcecie zasypać leśne elfy, a one już mają druidów, no to tego nie zrobicie, po prostu. Przy okazji sytuacja też jest taka, że leśne elfy posiadają targowisko oraz mają budynek, sadzawkę oraz Ancient Wispy, które dają nam złoto i kryształ. Jeżeli tym naspamujemy, to po prostu mamy nieskończoność surowców i robimy co chcemy. Nawet pod koniec możemy wprowadzić antydotankowanie i dlatego teraz zasługuję na dziesiątkę, ponieważ nie ma moim zdaniem żadnych minusów. Jedynym takim naprawdę minusem może być to, że demony im wjadą na samym początku do bazy. To jest jedyny rush, który moim zdaniem ma jakiś sens i może dać radę przeciwko leśnym elfom, ewentualnie jeszcze Rush Royu, no to tu mogą ewentualnie paść, ale tak poza tym to moim zdaniem nie.
są po prostu za dobre. Dobrze, to teraz troszeczkę spróbujmy ukrócić swoje wypowiedzi, ponieważ musimy jeszcze 15 takich wypowiedzi wykonać i w sumie razy dwa, licząc w to mnie. Teraz jak widzicie, wystawiłem do przodu 6 w sumie jednostek i panie Arturze, twoim zdaniem jaką trójkę z tej szóstki byś wziął za najczęściej robioną, powiedzmy, może nie do ataku, tylko ogólnie tworzoną? No, Ancient Wispa musimy koniecznie dać, bo to robimy zawsze. Chyba że chcesz rozmawiać na tej zasadzie, których do ataku dajemy. No to Ancient Wispa bym wtedy schował, tego też bym schował i wtedy by została ta czwórka. Znaczy, Wood Rider tak naprawdę jest do na początku tylko przydatny, później też go chowamy i ja bym poszedł w ten sposób, że druidów, duszki, kawaleria i ta trójka, myślę, że najbardziej skuteczna, ten powiedzmy, no, najbardziej skuteczne kombo do jako ataku? Trójka, prawda? Mi się wydaje. Nie, do ataku druida się nie bierze, bo względu na to, że ma tych obrażeń 60 AP i jeżeli oni padną, to leśne elfy mają problem. Szybko ich wykonać, także to też jest obrona. Duszki same, ponieważ konie też nie ma sensu wystawiać, kiedy duszki są nie dość, że tanie, biją podobnie w budynki, podobny mają zasięg i rżną dużo lepiej. Ponieważ ze względu na to, że konie jest większy, to te duszki się lepiej pogrupują po prostu. Chociaż koń dałby dodatkowy atak, ale nie potrzebujemy tego dodatkowego ataku, ponieważ duszki i tak już mają wystarczający. No nie, właśnie duszki z płonącymi strzałami właśnie zadają bardzo wysokie obrażenia przeciwko budynkom w WB3. W Deprotektorze zostało to ponerfione, pozmieniane. W WB2 i w WB1 też płonące strzały zadawały równo 2 punkty obrażeń budynkom, a nie, nie wiem, 10 czy więcej nawet. W ogóle kontry usunąłeś czemu? Bo moim zdaniem to było bez sensu to, co tam postawiłeś. Zaraz do tego dojdziemy. Dobra, słuchajcie, no bo dużo jest tu do opowiadania. Tak naprawdę to by można było ten odcinek zrobić przynajmniej nawet na streamie, bo to jest dużo gadania. Dużo kłócenia. Tak szybko, krótko, naprawdę. Jednostki u leśnych elfów na starcie są mizerne. Tak naprawdę moim zdaniem, jeżeli szybko nie zrobimy buffów do łuczników, no to oni mają po prostu zbyt ciężko. Warto na początku porobić sobie trochę Forest Guardów albo właśnie Wood Riderów, żeby mieć cokolwiek, żeby cokolwiek przyblokować, żeby coś do wież dawać i powinniśmy w miarę możliwości albo tych łuczników jak najszybciej robić, jeżeli będzie nas na to stać. Jeżeli już będziemy mieli buffy wszystkie do strzelców, to zarówno ten na koniu, jak i ten łucznik naziemny będą mieli wystarczający dobry zasięg i przede wszystkim celność, bo ten masz 5 kombata, więc no, bardzo celnie strzelają, dosyć mocno i z dalekiego zasięgu, że nawet wieże ich nie sięgają, więc ja osobiście w momencie, gdy mamy wystarczająco dużo surowców, to przestajemy produkować tych naziemnych, robimy samą kawalerię, ale zależy jak czym gracie i tak dalej. Duszki oczywiście mają trochę mniejszy zasięg, ale latają, są tańsze, bardziej mobilne przez to, że właśnie latają, mimo iż te koniki są szybsze, to duszki jednak bardziej mobilne. Druidzi oczywiście dużo ich ilość, nie wiem, z 15 tak naprawdę z piorunami może wyczyścić absolutnie wszystko, także do obrony spoko, do wyczyszczenia atakującej nasz armii też spoko, do samego ataku może niekoniecznie, właśnie lepiej mieć samych strzelców i z dystansu po prostu zasypać łucznikami. Gospodarka oczywiście też prawie bezbłędna, tutaj dlatego nie dałem dziesiątki, ponieważ mimo iż mają te możliwość spamowania tymi panami, którzy generują kryształ na sekundę, mają studnie od czwartej ery, która każda jedna studnia generuje złoto jak kopalnia pierwszego poziomu, czyli to jest jedna sztuka złota na 2 sekundy od każdej jednej studni. Mają umiejętność trade'a, tak, handel. Mogą przerabiać swoje kryształy i złoto na inne surowce, jeżeli potrzebują, więc mamy tak naprawdę w endgame'ie bez końca surowców tyle, ile chcemy, robimy, co chcemy. Także no nie mogą swoich pracowników dawać do kopalni, nie mają żadnych buffów do wydobywania surowców z kopalni, ale mimo wszystko później są bezbłędne tak naprawdę. W endgame'ie robimy co chcemy, robimy wszystko to, co nam się podoba praktycznie. Leśne elfy bardzo skuteczna rasa, jeżeli gramy z kimś. Tak 1v1 to może być lekki problem, żeby nimi coś lepiej zdziałać, ale da radę. Dobra, przechodzimy do orków. Szybciutko. Ja teraz? No, dawaj. Orkowie, to dałem im 10 ze względu na to, że moim zdaniem nie mają żadnych, w sensie nie mają może buffów do wydobywania i żadnych tego typu, które ulepszą nam gospodarkę, aczkolwiek ich jednostki są tanie i są bardzo skuteczne. Nasza armia opiera się na 3 jednostkach. Goblin szefie, który sprawia, że w sumie to pierwsza jednostka, którą raszujemy. Budujemy tych kilka takich wieżyczek, żeby ich mieć.
oni sprawiają, oni po prostu przez ten swój czar, że zasypują goblinami, to pierwszy nasz atak sprawia, że przeciwnik jest zasypany nie dość, że goblinami, to jeszcze ma nas na głowie szamany oraz orków, co bardzo dużo daje ze względu na to, że każdego goblina trzeba po prostu zabić. Następną jednostką, którą wprowadzamy jako drugą naszej armii, jest goblin szaman. On po prostu ma pioruny, bije lodem, szybko niszczy budynki, jest szybki, daje, można też dać berka, ja bardzo z tego nie korzystam, bo daje dużo bardziej pioruny. Czyli coś podobnego jak druidzi, dodatkowo mają dobry damage, więc można... Wystarczy jednym dać berka, a pozostałym dać pioruny, wiesz o tym, nie? Tak, ale jakoś tak przypadnie. Ty nie przepadasz za berkiem, ponieważ ciebie odrzuca fakt, że wyżera jeden punkt HP na sekundę. To cię nie, że najbardziej... rozbiegają się jak po... A to pół biedy, to nie jest aż takie złe w WB2 i 3. W WB1 to było dużo gorsze. Jeżeli dałeś komuś berkę, to bardzo ciężko było nimi sensownie posterować. Tutaj nie ma takiej. A teraz tragedii. Jesteśmy w WB3. No i pod koniec... Nie, to jest łatwiej dobrze... właśnie dlatego. Dlatego mówię, że tutaj jest to bardzo nietrafne z twojej strony stwierdzenie, że teraz, się rozbiegają jak głupi. Łatwo ich... Sytuacja jest taka, że ogry... Potem się wprowadza ogry. Ogry to po prostu tanki, dobre obrażenia... obszerne obrażenia. Nie mają obszarowych obrażeń, tylko olbrzymy mają obszarowe. Te też mają. Nie mają. Mają. Nie mają. Moim zdaniem mają. Nie mają, tak, stary, nie, twoim zdaniem mają, czy nie mają? Nie mają, po prostu nie mają takiej umiejętności. Ile razy już nimi walczyłeś, stary? Nie... Ale nie twoim zdaniem, tylko fakty. Liczą się fakty teraz dla naszych widzów. Nie twoim zdaniem mają. Każdy jeden ogr bije skrajnie tylko jedną istotę. Salamandra ma obszarowe obrażenia, olbrzym ma obszarowe obrażenia, każdy tytan walczący wręcz ma obszarowe obrażenia. Kurczę, jak ile razy już graliśmy orkami? Co ty chcesz testować? Ogry nie ma. Nawet jak najedziesz na ogra, jest napisane abilities non. Dobra, mów dalej. Mówię ci, że ogr... Nie, mów... Poczekaj. Musimy podać prawdę. Ogr nie bije więcej niż jednej jednostki. Mów dalej. Kurwa mać, no. No się mylisz. No. No, ale ile razy ja grałem w kampanii, jeden ogr był w stanie uderzyć 3 white'y naraz. Nie no, uderzał nigdy 3 white'ów naraz. Dobra, przetestujmy to teraz. Kurde, jak ty chcesz to teraz przetestować? Jest, my nie mam armii, czekaj, chodź tu. Masz szkielety. Ja pierdzielę. I chodź tu. I teraz zobacz. Weź ich więcej. No, dawaj. Nie mogę więcej. Dobra, dawaj. Patrz na swoje szkieleciki, no. Ja nie mogę ich masowo zaznaczyć, ty mi powiedz, jak to jest. Czemu oni uciekają? Nie zabił 2 naraz teraz. Nie zabił 2 naraz. Zabił. Nie teraz... zabił. Dlaczego nie zabija teraz więcej niż 2 naraz? Nie zabił ani razu 2 naraz. Zabił 2 razy. Nie zabił 2 naraz, kurde, stary, zagraj sobie na singlu, może nie będziesz widział tych lagów. No kurczę, ja widziałem, co się nagrywało. Bił pojedynczo. Chcesz kurde, różnicę? Weź, zrób znowu szkielety, dam teraz olbrzyma, zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Żeby była różnica, może. Widzowie ocenią. Ja nie wiem, stary. Ile już grasz w tę grę, jakim prawym myślisz, że ogry biją obszarowo? No nawet nie ma tego w umiejętnościach. Nigdy nie było pokazane, żeby bili obszarowo. Ja nie wiem, co ty myślisz. 0,8, 2,4. Dawaj. Teraz zobaczmy, co się zadzieje. No. Dziękuję. 3 ciosy. Ja nie wiem, co ty masz z tym obszarowo. Bo w 0,824 na bank biją. A teraz też... W 0 czym? 0,324 tam biją. Na bank. Bo grałem więcej w tamtą wersję. 1,23... A w sensie w tym nieoficjalnym... A to ja nie wiem, jak w tym nieoficjalnym, w tym 24 albo 25. Tam może biją. W The Protector się też biją obszarowo, o czym nie wiem. Ale no tu nie biją. Nigdy nie bili. W jedynce nie bili, w dwójce nie bili, w trójce nie bili. Dziękuję, dobranoc. Dobra. Dlaczego orkowie są tacy mocni? Już powiedziałem, te 3 jednostki plus jeżeli przeciwnik właśnie, jeżeli jest 1v1 orkowie versus właśnie
Leśne elfy nie mają szans przez to, że oni mają harpie, bo harpie są najbardziej użytecznym lataczem ze względu na to, że mogą wypalić manę i przeciwników mapowie nie działają. Stary, ja podzielę ten odcinek chyba na 10 części, jak będziemy w 20 minut opowiadać dwie rasy. Dobra, szybciutko. Bardzo dobrze sobie radzą z surowcami, ponieważ ich jednostki są tanie, produkują się szybkie, są wszystkie jednostki silne. Moim zdaniem orkami opłaca się produkować praktycznie każdą jednostkę. Nie mamy handlu, więc nie możemy sobie pozwolić na pójście w skrajnie w te trzy jednostki, tak jak tutaj pan Artur sobie życzy, ponieważ nie będziemy wykorzystywali wtedy optymalnie na przykład kamienia, więc trolle też opłaca się robić, harpie do wypalania many, olbrzymów jako generałów i berek i wygrywamy w ten sposób. Dziękuję bardzo. Nie. Dalej. Dobra, później będziemy się kłócić. Dawaj kolejną rasę. Istoty lasu. Dlaczego 9 punktów na istoty lasu? Istoty lasu mają dlatego 9 punktów ze względu na to, że żadnych obszarowych poza odbansie tego nie liczę, bo to jest takie mech. Po prostu bansie się nie robi. Jeszcze dlatego, ponieważ latacze od nich są takie... Są oni tacy średni, te jednorożce w sumie i Pegazy tak mało bardzo robią. Ale tak poza tym to tą rasę ma dziewiątkę właśnie dlatego, że mają bardzo dobry early game, ponieważ Spigany na początku bardzo dobrze robią. W drugiej erze dochodzi im oczywiście garnuszek, z których wychodzą lepehauny, które generują nam złoto. Przez co Spigany stają się praktycznie darmowe, są tylko wtedy praktycznie za żelazo. Dodatkowo mają 4 upgrade'y do wydobywania. Dodatkowo buffy pod ekstra sprawiają, że te jednostki to nie praktycznie... To jest najlepsza rasa w lejcie ze względu na to, że po prostu ich jednostki stają się nie do zatrzymania. Są za bardzo wyekspione. Te małe chłopaki, że tak to powiem, są tanie, mordercze, wytrzymałe, a na dodatek ich wieże zamieniają w kryształ. Przez to jeszcze łatwiej zabijać. Dodatkowo, także w drugiej erze, dopiero w trzeciej erze dopiero polecam wejść w smoki, ponieważ smoki, mimo że są drugiej ery, to wejście w nie dopiero w trzeciej erze poprawi waszą gospodarkę, będziecie wyrabiać ze złotem. I pixisy pod koniec dodajecie i to już jest naprawdę rzeź. O, może być. Dobra, teraz tak, szybciutko po mojemu. Z surowcami, jeżeli chodzi o wydobycie surowców, za wyjątkiem elfów, które mają de facto nieskończone możliwości do surowców, to moim zdaniem albo na pierwszym, albo na drugim miejscu jest rasa pod względem właśnie wydobycia. Ze względu na to, że mają aż, jako jedyna rasa mają aż 4 buffy do wydobywania surowców z kopalni, które zwiększa wydobycie tam plus 1, plus 2, plus 4, plus 6, to jest analogiczne z wypełnieniem wszystkich naszych kopalni, które na mapie posiadamy, tak jakbyśmy mieli w każdej kopalni 6 pracowników. Także i plus do tego możemy jeszcze swoich własnych pracowników wypełnić, więc to tak jakbyśmy mieli pracowników 14 w każdej kopalni, jeżeli tak wypełnimy. Więc wydobycie mają na chorym poziomie. Tanie jednostki, szybkie jednostki, szybko się robią. Minusem właśnie to nie mają 10 punktów, bo jednak są to gówniane jednostki i na starcie mają trochę przegrzewane, ale już od pierwszej ery mają ten budynek, w którym robimy buffy na expy i tak naprawdę jeżeli nasze jednostki będą wychodziły z doświadczeniem 40, czyli na 5 poziomie już, to już w tym momencie jest takie małe GG się robi. Później jeszcze dojdziemy sobie do expów, że będą na 6 poziomie, 70 punktów doświadczenia, jak smoki na 6 poziomach zaczniemy robić, no to już w ogóle dziękuję, dobranoc. Nasze jednostki, które mają takie gówniane HP, obrażenia i tak dalej, przez to, że wychodzą na wyższych poziomach, 5 poziomów wyżej, zamiast te 20 taka pixi ma 70, ta zamiast 5 ma 65, chyba, czy coś takiego, ten ma 70 też, także no każda jednostka po prostu robi się tanki i są nie na hita, nie na 2, a nawet na 3 ciosy czasami. Banshee moim zdaniem jest to bardzo przydatna jednostka ze względu na Fira, który działa nawet na smoki, który zmniejsza 2-krotnie attack speed i obrażenia, co 4-krotnie zmniejsza DPS wrogich wojsk. Więc Banshee się jakoś bardzo nie opłaca robić, ale warto ją dodać do kompozycji, chociaż jedną do armii, żeby po prostu sfirować. A tak poza tym myślę, że te 3 jednostki najbardziej. Skąd te gobliny? Nie wiem. Przyszły chyba katapulta ci, które wyprodukowała go. No dobra. Tyle. No, bardzo skuteczna rasa po prostu. Przechodzimy do wysokich elfów. Dlaczego wysokie elfy mają 9? Ponieważ mają
early, mid game zrobiony, nawet late game zrobiony przez jedną jednostkę, która jest po prostu niezbalansowana, nazywa się Dragon Knight, który jest po prostu taki przekozacki i 120 HP, 15 speeda damage'a, 30 dodatkowe obrażenia przeciwko smokom sprawia, że smoki wam już nie są straszne. Wszystko zabija, naprawdę wszystko. Są tani. Poza tym robicie potem buffy do zasięgu i wtedy właśnie mungardzi biją. To jest druga jednostka, którą wprowadzacie, to jest bartendera, to jest mungard. Dlatego raczej raszujecie piątą erę, wprowadzając przy okazji Dragon Knighty. Jak mungardzi się zaczną robić, to mają obszarówkę, dodatkowo mają dobry zasięg i chore obrażenia. Naprawdę kilku mungardów jest w stanie zczyścić armię. Nawet lepiej niż druidzi po prostu. Wiwerny się wprowadza też pod koniec. W czwartej erze można je wprowadzić praktycznie od razu, ze względu na to, że mungardzi jakoś tak, że wiwerny nie są w żaden sposób nie kolidują z tym, że je z mungardami, do których dążymy. Dlatego wiwerny, moim zdaniem, powinno się raczej wprowadzić, gdyż są po prostu dobre. Razem z Dragon Knightami są dwie szybkie jednostki, którymi możecie opanowywać mapę i możecie sobie nieźle z tym radzić. Dodatkowo wysokie elfy mają handlowanie i wydobywanie. Tak jest. Także wysokie elfy pod względem gospodarki też bardzo wysoko stoją. Mają też wydobycie. Właśnie istoty tutaj orkowie właśnie przez to, że nie mają handlu, opłaca się robić wszystkie jednostki tylko po to, żeby surowce po prostu wydawać. Istoty lasu też nie mają handlu, więc też w miarę możliwości robimy tak, żebyśmy mogli wydawać wszystkie surowce. Wysokie elfy, znowu tutaj jest taka rasa, która ma handel, więc nie musimy robić wszystkiego, tylko robimy to, co się nam najbardziej opłaca. Mamy 3 buffy do wydobywania surowców, czyli tak jakbyśmy mieli 4 pracowników w każdej kopalni. Mamy wispów, czyli nie możemy wypełnić swoich kopalni swoimi własnymi. To nie problem. Mimo wszystko wydobycie bardzo dobre. Mamy też ancient wispy, które nam dają nieskończone ilości kryształów i właśnie te kryształy przerabiamy sobie na żelazo i złoto, żeby więcej robić mungardów, kawalerii i wiwerny, akurat tam wije, nie pamiętam akurat za co one tam były. Tak naprawdę. Z jakie surowce. No ale bardzo dobrze sobie radzą. Wysokie elfy tak naprawdę od samego początku do samego końca są solidną rasą, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o ich magów, moim zdaniem takiego mistyka możemy z taką Ice Maidenką dodać do kompozycji, ale nie robimy ich za wiele. Moim zdaniem bardzo przydatny jest na przykład buff do zwiększenia odporności, White nice. Ward. White Ward jest to spell, który chyba o 5 albo o 10 punktów zwiększa odporności wszystkich w pobliżu naszych jednostek i zwiększa też odporność na efekty psychologiczne, które będę ja omawiał w osobnej serii omówienia mechanik WBC. No ale jakie są efekty psychiczne, jakieś psychologiczne? Na przykład leci na nas smok i niektóre nasze jednostki będą spierdzielać. Jeżeli nasze jednostki są z tym zbuffowane, to albo jest mniejsza szansa na to, że będą spierdzielać, albo w ogóle po prostu nie będą spierdzielać i tyle. Także jest to bardzo mocny buff i lepiej robić tych mistyków właśnie po tego buffa, aniżeli po tego Ice Ringa, tak naprawdę, ponieważ ten ring ma po prostu kiepski trochę zasięg, więc trzeba tymi mistykami bliżej podejść. Ice Maidenka jest spoko, bo ma bardzo dobry zasięg, nie najgorsze obrażenia i ma Hand of Ice, który też tam coś może zczyścić, jakieś słabsze jednostki, ale najbardziej mi tutaj Frizz się podoba, który zmniejsza movement speed i attack speed wrogich jednostek, więc troszeczkę podobne do Fira, nie jest aż tak skuteczna, ale spoko. Zapomniałeś o katapulcie uroju. Specjalnie jej nie dałem chyba, z tego co kojarzę. Tutaj. No, jakoś tak nie jest ona grywalna. Ale dobra, nieważne. No jak zauważyłeś, to sporo jednostek nie dałem. Wszędzie jest jednostka. No nieważne. Walić tę katapultę. Manticora też jest całkiem spoko, ponieważ może no tylko w naziemnych, z tego co widzę, ale ta umiejętność multitarget zarówno w naziemnych, jak i w latających bije, także taka Manticora może naprawdę ładnie zczyścić wojska wroga. Podobnie zresztą jak mungardzi, tylko że Manticory robią to lepiej. No, a tak poza tym, no tyle. No, bardzo skutecznie gospodarczo i wojskowo. Tak naprawdę bardzo solidnie. Dlaczego są oni niżej od tych dwóch ras? No, to jest jeszcze lepsza gospodarka i tak naprawdę masowe koniki z duszkami po prostu to mogą porobić nawet lepiej od mungardów. No i tutaj masowe wszystko tak naprawdę na berku i harpie, która wyżera też manę, wypala, to może też porobić po prostu lepiej niż to. Zależy jak się gra. Dobra, ale dalej. Skoron. No. Nie zapędzaj się, to nie polega, w sensie te oceny prywatności, a nie od tego, czy to siebie kontruje.
Wysokie elfy poradzą sobie na easy z leśnymi elfami. Przecież ja cię tym pokonałem, tymi wysokimi elfami, dlatego że Mungardzi są przewaleni. Bo ja wtedy nie dawałem z siebie wszystkiego, dlatego że straciłeś sojusznika i grał bot, ale nie wiedziałem, że mój sojusznik będzie taki... zlagowany, powiedzmy, o, bo on miał lagi, bo miał bardzo duże lagi i siedział cały czas w trzeciej erze, całą grę, więc nie wiem do końca, co tam się działo u niego na ekranie, ale no po prostu nie dawałem wtedy sobie wszystkiego. Jakbym zrobił tego buffa do ognistych strzał dla sprite'ów, to podejrzewam, że mógłbym cię odepchnąć stamtąd, nie wiem. Dobra, dalej, tutaj jest dużo do porozmawiania, zacznijmy od tych barbarzyńców, możemy się trochę pokłócić teraz, no dawaj. Moim zdaniem barbarzyńcy powinni mieć dziewiątkę, gdyż iż ponieważ, że barbarzyńcy mają barbarzyńcę, który ma zasięg, który ma atak, że tak to powiem, obszarowy, w sumie to mógłbym powiedzieć nawet, że wzdłużny. Wzdłużny, może gęsiego jeszcze. Mają tam obrażenia dodatkowe, mogą być na berku, przez co bią lepiej, to strasznie przez to umocni, są w stanie wszystko zrobić praktycznie, co do nich podejdzie, jak tylko ich jest grupa. Dodatkowo riverzy, nie dość, że są tankowasi, mają 50 obrażeń, to można im dać berka i po prostu jak oni wejdą przeciwnikowi w wieżę, może ich być nawet 4, nawet mniej, on może w nich... No wystarczy grupa tych riverów, żeby zniszczyć obronę przeciwnika, wtedy wchodzą barbarzyńcy i jest... No i przeciwnik ma co najmniej problem, bo już nie przegraną. Dodatkowo są też buffy do Pegazów, i Pegazy mają bardzo dużą szybkość, bardzo duży kombat. Tak, kombat, nie? Tak. Mhm, tak. No. Przez co stają się skuteczne, szybkie, dobra kontra, coś, a pterodaktyle, tylko że są lekko gorsze. Pterodaktyle, no, to jest po prostu carry jednostka, ultratatata, a tutaj to jest tylko dodatek. I Pegazy są bardzo dobre. Na przykład możecie wlecieć i w dźwięku i zniszczyć od razu kopalnię. Bez problemu, macie od razu. Dlatego Pegazy są ok. Przeciwnicy raczej nie będą mieli szybszych jednostek. Dodatkowo możecie dodać co jakiś czas Warlordów, którzy zwiększą morale, które chyba zwiększają atak speed, ale nie jest tak atak speed. Tak. No, morale, a na dodatek już wspomniałem o berku, ale mają młyn, w którym mają 3 buffy do wydobycia i 4 do targowiska i no mogą handel wypełniać kopalnie. No. Dlatego moim zdaniem, jeżeli zagracie, ta rasa ma mocne early w przejmowaniu rasy, niech do rushu. Rushem tej rasy nie zrobicie. Ale mają bardzo mocny early game. Medium barbarzyńcy robią, a w lejcie dochodzą riverzy z Pegazami i jeszcze, słuchajcie, jak to możecie wprowadzić. Ja to czasami wprowadzam, jak mam za dużo kamienia, bo zazwyczaj na początku potrzebujecie w tej rasie dużo kamienia, ale potem możecie jeszcze, jak już zrobicie, dojdziecie do piątej ery, możecie robić psy wojenne, tak po prostu, jako taki, wiecie, coś, co nie, ja nie wiem, czemu to w ogóle tam było to napisane, ale ja tam bym ten kamień wymieniał na surowce, tych psów się nie opłaca za bardzo, chyba że do wież chcesz ich dawać. Ale jak masz dużo kamienia, to... Wywalasz kamień na inne surowce, na żelazo, żeby więcej riverów i barbarzyńców robić. Albo na złoto i kryształy, żeby więcej Pegazów. Nie opłaca się tych psów robić. No, a więc moim zdaniem ta rasa powinna mieć dziewiątkę i powinna być wyżej. A Discovery się z tym nie zgadza. Nie wiem czemu. Zgadzam się z tym, ponieważ tak za całokształt ich jednostki są słabe i miękkie, bardzo papierowe. Po prostu bardzo łatwo to powystrzelać. Oni nie mają żadnych szans z łucznikami leśnych elfów, z łucznikami wysokich elfów, z jednostkami nawet istot lasu wyekspionymi, z masakrą, akurat... z masą tych orkowych wojsk na berku. A to będzie takie, powiedzmy, no... No wiesz, tak porównuję z innymi jednostkami. Nie umarli, po prostu wytną barbarzyńców. Mroczne te krasnoludy żelaznymi golemami też to porobią. Demony też sobie z tym poradzą. Srata, tata, no tutaj będzie dosyć ciekawa walka, taka równa bym powiedział. I minotaury też by sobie mogli z tym poradzić. Także generalnie, jak tak patrzę, po prostu wiesz, za całokształt, nawet krasnoludy, no każda rasa, po prostu są mięscy. Ja zawsze barbarzyńcami, jak grałem, to byłem nimi zawiedziony. Fajnie możemy zalewać jednostkami, berka mamy, gospodarka bardzo dobra, więc pod tymi względami dlatego jest aż 8, bo tak naprawdę moim zdaniem ta rasa jest jeszcze niżej od tych, co jest tutaj obok nich. Dałem ją obok, ponieważ mają bardzo dobrą gospodarkę, dzięki czemu robimy prawie to, co chcemy. Nie mamy bez końca surowców, ale mamy bardzo dobre wydobycie i handel.
wygrają. Co? Z wysokimi elfami to oni na easy wygrają, a z orkami te... leśnymi elfami raczej przegrają i z... Jajco wygrają, stary. Nie, barbarzyńcy są zbyt papierowi. Rycerze na berku to wytną, rozumiesz? Ci rycerze na berku są za mocni. A co z minotaurami, którzy będą i na berku, i będą pijani w dodatku jeszcze do tego? Problem jest taki, że ty wchodzisz w coś, co atakuje ci po jednej jednostce, a barbarzyńców, jak do nich podejdziesz, to nagle umierasz, bo dostajesz mnóstwo damage'a, który się przebija. Rozumiesz? Dodatkowo możesz być pewny, że jeżeli się tylko wysuniesz, pewne Pegazy na super dużym speedzie wejdą ci do bazy i zniszczą ci kompanię. No to sorry, ale na to jest bardzo ciężko wygrać i trasa jest bardzo mobilna. Moim zdaniem trasa jest po prostu bardzo dobra i zasługuje na tą dziewiątkę bez problemu. Z nieumarłymi też powinni sobie raczej poradzić. Nie, po prostu ja patrzę armiami bardziej. No tak, patrząc tak ogólnie i bardziej pod multiplayer, że się wysuniesz, że wlecisz do bazy i chamsko zniszczysz główne kopalnie w bazie, no to jest, wiesz, no to jak mamy na ten sposób patrzeć, no to okej, okay, możemy tą rasą zrobić więcej przeciwnikowi niż tą rasą, bo są po prostu za wolne, chociaż są silniejsze moim zdaniem. Demonami też byśmy mniej zrobili, tymi też mniej. No praktycznie każdą rasą zrobimy mniej niż barbarzyńcami właśnie przez to, że są szybce, ale tak poza tym, jak się armia zetknie jedna z drugą, no to po prostu coś takiego wytnie trzy razy to po prostu, no i tyle. Nie, bo barbarzyńcy wytną wszystko. Jajco ci wytną, kurczę, rycerze zagłady ci wszystko wytną, a nie... Także no takie mech, są po prostu mięscy. Wszyscy, oni nie mają pancerza, oni nie mają, no ten jest wytrzymały Warlord, ale ich się za bardzo nie robi, są drodzy i tak wiecie, takie tam... Riverzy, jak na generała jest to zawsze, jest to strasznie papierowe też, mówisz, że tanki dosyć, no nie wiem, no to jest generał i tak naprawdę, no wiesz, no, takie mech. Na duże istoty są spoko, jeżeli nic do nich nie bije, no to też są spoko, mają w sumie fajny kombat i sobie radzą wręcz. Ty mi obrażasz barbarzyńców. Ja ci obrażam barbarzyńców? Nie, ja po prostu. Herezja. Ja po prostu uważam, że barbarzyńcy są tacy średni. Ja wolę rycerzami grać niż barbarzyńcami i tyle. Dobra, dalej, nie umarli. Dlaczego ósemeczka dla nieumarłych? Ale ty już się wypowiedziałeś na to. Tak, już się wypowiedziałem. No ósemka, i tak to jest wysoko. Ja bym im dał. Ja im chyba siódemkę dawałem, jak ocenialiśmy barbarzyńców w osobnym materiale. Ja chyba im siódemkę wtedy dałem, nie pamiętam. No daję ósemkę. Słuchajcie, undeady, tak zwane umarlaczki, są na tym miejscu ze względu na to, że mają fajne buffy do obrażeń, wytrzymałości, zasięgu dla liszy, co sprawia, że trasa jest bardzo dobra do rushu. Ja się o tym przekonałem na własnej skórze, niestety. Dodatkowo są, macie na nich taktyki mnóstwo, są mobilną rasą, wytrzymało, bardzo wytrzymało przez te właśnie i sprawia to, że po prostu każdy rush przeciwnicy nie są za bardzo w stanie odeprzeć rushu nieumarłych ze względu na to, że ich jednostki nie są jeszcze do tego przygotowane. Ta rasa ma po prostu za mocne buffy na początku, co sprawia, że musicie to jakoś inaczej wykombinować przeciwko nim, na przykład ilością. Ale to nie jest taki hopsiup do zrobienia, ponieważ wszystko powstaje praktycznie tylko i wyłącznie ze szkieletów i macie szkielety się dostać problem, że co armię macie niemal natychmiastową. Jeżeli zrobicie, nie wiem, 6 nagrobków, taka standardowa liczba i jakieś 3-4 cmentarze z kawalerią, to raczej możecie się bić non-stop, biorąc pod uwagę to, że jak wasze jednostki szybko dojdą. Poza tym ci rycerze, na przykład Slayer Knight, który jest bardzo dobrą jednostką w rushu, powinien sobie poradzić jako taką, nie wiem, twoimi rycerzami razem z cieniami, ponieważ są bardziej wytrzymani. Zrobiłem duala, wiesz, Slayer Knight przegrywa z tym, z Knight Championem. O dziwo. No tak, ale Shadow, ale wiesz... Zajerami, tylko shadowami, które shadowy. Ja shadowy spoko akurat, bo biją zimnem, czyli no tutaj akurat na ogień ma podatność, tutaj ma podatność na tylko elektryczność, ten ma podatność na wszystkie żywioły. No i ważne, no shadowy razem z slayerami robią fajną siekę, lisze też bardzo dobre przeciwko budynkom i jednostkom. Fajny kombat, fajne statystyki. Szkieletom kawalerii jest bardzo dobre właśnie przeciwko takim rycerzom, gdyż ponieważ że tankują po prostu wieże.
Przeciwnicy, którzy mają wieże bijące strzałkami, no to mają problem. Undeady raczej są wtedy, mają wtedy bardzo po rushu, ponieważ są na to zazwyczaj odporni. Slayer Knight też jest na to odporny. No tak, tylko on otrzymuje już normalne obrażenia, ale po prostu ma odporność na piercing i sporo pancerza, dlatego otrzymuje mało tych obrażeń, ale normalne, tam zamiast 30 na przykład 10 czy coś takiego, a szkieleciki i kawaleria dostaje dosłownie jeden punkt obrażeń tylko. Mają to w umiejętnościach, jak tu najadę, to na górze macie napisane Resistance to Normal Missiles, tutaj to samo, to jest Highly Resistance to Missiles. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ich gospodarkę, nie mają umiejętności handlu, nie mają umiejętności wydobywania surowców z kopalni, mogą tylko wypełniać kopalnie zombiakami, więc jeżeli chodzi o gospodarkę, to tutaj trochę nisko stoją, ciężko wyrobić tak naprawdę z żelazem i kryształami, żeby sensowne ilości wojsk porobić, tak naprawdę, no i przez to, jeżeli nie gramy jakimś sensownym merchantem albo po prostu, nie wiem, nie mainujemy tej rasy, no to tak naprawdę jest to też taka trochę mech, ale buffy mają bardzo dobre, mają bardzo solidne jednostki i sobie radzą spokojnie po prostu w bezpośrednich starciach z innymi wojskami po prostu z innych ras. Także no, ósemeczka, tam się mogę z tym zgodzić nawet. I słuchajcie, myślę, że w tym momencie moglibyśmy zakończyć ten odcinek i resztę sobie dokończymy w osobnym tym podejściu. Także, drodzy Państwo, oczywiście Panie Arturze, nie wychodź z tej gry, ponieważ kolejny odcinek nagrywamy już teraz, ale chcę to podzielić po prostu na dwie części, bo za długo, bo już 40 minut prawie gadamy. Więc mam nadzieję, że Wam się podoba ta forma. Piszcie w komentarzach, co sądzicie i tak naprawdę to, co napiszecie, mam nadzieję, że nie będą to coś na zasadzie porady, że w następnym odcinku zróbcie to i tamto, powiedzcie o tym i o tamtym, ponieważ następny odcinek nagrywamy już teraz, więc nie mamy jak tego przeczytać. Ogr ma obszarówkę. Tak, ogr ma obszarówkę. Na bank. No dobrze, no to sobie zagramy później, słuchaj, będziemy brali ogrów i zobaczymy, czy ma obszarówkę, nie ma obszarówki. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę, ze mną był pan Artur Piasecki. Do widzenia. Do widzenia, dobranoc. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie też odcinkiem 17, tylko będzie część druga po prostu. Tak prawdopodobnie to nazwę. Także, dobranoc i pozdrawiam i polecam. Skowron Piąty.